Poranne pytania Radia Olsztyn, naszym gościem jest dziś była senator, aktualna radna województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Bogusława Orzechowska. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ponad podziałami politycznymi udało się zorganizować finansową pomoc dla powodzian na poziomie sejmiku i zarządu województwa, prawda? Sejmik na razie jeszcze dyskutuje. Jasne. Była dyskusja o tym, że jak najbardziej chcemy pomagać, natomiast jeszcze nie było odpowiedniej uchwały, która by o tym decydowała, i było powiedziane, że każdy pomaga zgodnie ze swoimi możliwościami. Większość, myślę, że przekaże całość swojej diety, ale są osoby, które. Nie wiem, czy będą w ogóle chciały uczestniczyć w zbiórkach. To może zależeć od różnych, różnych rzeczy. Myślę, że przede wszystkim od materialnych. Jasne, ale wyobrażam sobie, że jesteście jednak poważnymi ludźmi, tak. jako radni Sejmiku Województwa. I skoro padła deklaracja, że na pewno w jakiś sposób Wy to wesprzecie, no to rozumiem, rozumiem, że pokazujecie dobry przykład. Tak, jak najbardziej. Chcemy pomóc. Natomiast. Już wcześniej zaczynaliśmy swoje działania, bo przecież są różnego rodzaju akcje pomocowe, czy organizowane przez Caritas, czy przez PCK. Mhm. Ja już w tych akcjach też uczestniczyłam. A jeżeli chodzi o tę pomoc systemową, czyli milion złotych od zarządu województwa, no wysygnowane przez zarząd województwa, to co pani o tym sądzi? No uważam, że to jest pomysł bardzo dobry. Natomiast nie rozumiem oczekiwania, bo uważam, że jeżeli jest taka pomoc, to już ta uchwała powinna być podjęta i te pieniądze przekazane. A było powiedziane, że najpierw się zorientujemy w potrzebach, a dopiero później będziemy działać. Że potrzeba pewną celowość tak, tej zbiórki no czy Ma też to przekazania swego rodzaju sens, ale wiadomo, że jest potrzeba, wiemy gdzie i nie musimy oczekiwać na informacje. Komu ile, bo to już tamte zarządy będą dysponowały. Porozmawiajmy proszę o sprawach ważnych dla naszego regionu. Czy politycy Prawa i Sprawiedliwości podjęli już jakieś działania w sprawie możliwego zamknięcia spółki PKP Cargo Tabor w Olsztynie? Na pewno pani słyszała o tej sprawie. Tak, oczywiście. Politycy podejmują działania, spotykają się, rozmawiają i starają się spowodować, żeby jednak ta spółka nie została zamknięta. To jest spółka, która zatrudnia ogromną liczbę osób. Według informacji, która została przekazana z PKP kargo warmińsko-mazurskiej części było powiedziane, że ponad 100 osób ma z własnej inicjatywy poddać się do zwolnienia. W całej Polsce około 4000 osób. Ogromna liczba osób zatrudnionych, musimy walczyć o to, żeby te osoby jednak miały pracę, poza tym to jest polska spółka, która jest potrzebna tu na miejscu, bo spółki zagraniczne wiadomo, że najpierw będą działały na swoją korzyść, a dopiero później na korzyść Polski, a nam zależy na Polakach. Czytam trochę między wierszami, że sugerowałaby pani jakoby gdyby została zamknięta ta spółka PKP Cargo Tabor, to zaraz mógłby się znaleźć zagraniczny inwestor, który próbowałby Infrastrukturę wykorzystać. Dobrze oczywiście, panią rozumiem? tak. Oczywiście, że tak, dlatego że ten inwestor na pewno wykorzysta i cały park maszynowy. No ale musiałby też za niego zapłacić, i... oczywiście. To nie jest tak, że Jeszcze nie wiadomo, coś za darmo. bo jeżeli i nie wiadomo, ile, bo jeżeli ta spółka będzie upadała, to podejrzewam, że koszt wykupu spółki będzie niewielki. I żeby się nie okazało, tak jak przy niektórych, że ktoś wziął kredyt, żeby zrobić zakup, a dopiero później okazało się, że te materiały i zasób danej, danej firmy przekraczał znacznie koszt kredytu, więc mógł zostać i od razu spłacony. Mm -hmm. Takie wątpliwości ma nasz gość Bogusława Orzechowska z Sejmiku Województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ale pani radna, mówi pani o tym, że wy jako politycy rozmawiacie. My jednak jako mieszkańcy oczekujemy realnych działań, czyli interpelacji do ministerstwa, czyli na przykład pisma do zarządu województwa, żeby realnie wsparło jakieś określone działania. Czy to na takim poziomie się odbywa? Bo rozmowy kuluarowe to jest... One są istotne, jasne, ale na dokumencie, na piśmie też coś powinno być. Już interpelacje są, już są wypowiedzi na ten temat, również i na ostatnim posiedzeniu Sejmiku było mówione mhm. o tym, że są zamiary, czy ograniczenia rozbudowy linii kolejowych, czy właśnie ograniczenia i zwalnienia w pkp Karko. Czyli politycy prawa i sprawiedliwości podnoszą ten temat. No to A już czy... Od kilku miesięcy. Oczywiście, to prawda, że on, on, on się pojawia, natomiast Ostatnio no dość głośno jest, szczególnie po stronie związków zawodowych właśnie w tejże sprawie, stąd ja podnoszę również temat tej spółki. A czy trwają rozmowy dotyczące przyszłości porodówek w naszym regionie? No bo ja przypominam sobie jak wy politycy Prawa i Sprawiedliwości podnosiliście ten temat na co najmniej kilku konferencjach prasowych, ale mnie znowu interesuje realne polityczne działanie. Pisaliście w tej sprawie do kogoś? Są rozmowy, zwracaliśmy się. Jeśli chodzi o pisanie, to są przygotowywane różnego rodzaju pisma mhm. do zarządów, dlatego że porodówki podlegają podpowiaty. I to dotyczy bezpośrednich miejsc. Na terenie naszego województwa jest planowane zamknięcie 11 porodówek, czyli na 16 istniejących. Na 16 istniejących. Więc to jest ogromna liczba. Poza tym znacznie utrudni dostęp kobietom do miejsc, gdzie chcą rodzić. Szczególnie tym najbiedniejszym, bo osoby, które mają pieniądze, to sobie świetnie poradzą, nie muszą rodzić w porodówkach, w szpitalach państwowych. Dobrze, ale pani radno, na razie ja słyszę również taki głos, że przecież ten wskaźnik kwalifikujący, mowa o tych 400 porodach rocznie, 400 porodów, nie świadczy tak. jeszcze o tym, że taka porodówka miałaby zostać zamknięta. Na razie jest to sygnalizacja poważnego problemu. No, właściwie a, a nie... sygnalizacja, ale już są zamiary w Nowym Mieście Lubawskim, mm -hmm. gdzie praktycznie yy, zamykanie izby porodowej, znaczy tak, izby porodowej oddziału. A, ale trwa. słyszałem, że jednak z innego powodu, z powodu braku kadry, prawda, a nie ze względu, liczba urodzeń, yy, urodzeń tam też się nie zgadza z tym kryterium, ale jednak powód rzekomo ma być inny. To znaczy ten brak kadry to nie jest nie od dzisiaj. Już wielokrotnie, jeszcze będąc senatorem, spotykałam się z szefem NFZ Olsztyńskiego. Spotykaliśmy się właśnie i z dyrektorem szpitala. Mhm. Również w tych rozmowach uczestniczył poseł Ziejewski. Spotykaliśmy się, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Tam istnieje problem niestety personalny. Co pani ma na myśli? Konflikt pomiędzy. Yy, tam był szefostwem? konflikt między szefostwem oddziału i szefostwem szpitala. No dobrze, a patrząc na te porodówki szerzej, one są do obronienia w pani ocenie? Moim zdaniem są do obronienia. Chociaż jak się patrzy na ogólne działania, to nie możemy się w tej chwili spodziewać większej liczby urodzeń. Dlatego, że wprowadzanie czy próba wprowadzenia uchwał, które Ułatwią zabijanie dzieci, bo tak można o tym powiedzieć. Czy terminację porodu, jak to się mówi. Terminację ciąży, przepraszam. To są działania, które sprzyjają zmniejszeniu liczby dzieci. I tu właściwie możemy się obawiać, że liczba dzieci się nie będzie zwiększała, przynajmniej na razie. Natomiast Chodzi o to, żeby ta opieka była jak najlepsza. Jasne. Tutaj Bogusława Orzechowska, nasz gość, prezentuje konserwatywne stanowisko Oczywiście. w tejże sprawie. Ale z drugiej strony, wie pani, że na potrzeby tej dyskusji można użyć argumentu, czyli nietrafione były działania prodemograficzne rządów Prawa i Sprawiedliwości i nie udało się odbić, czy też chociaż wypłaszczyć tej linii, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Po prostu się starzejemy jako społeczeństwo. Starzejemy się, zwiększa się liczba osób starszych również z takiego powodu, że te osoby są coraz lepiej zaopiekowane, coraz dłużej żyją. Poza tym zawsze mówiłam, że to najstarsze pokolenie przeżyło tak ciężkie czasy, że przeżyli najsilniejsi, najmocniejsi. Oni żyją to prawda, długo. Oczywiście. Mamy pacjentów, moja najstarsza pacjentka w tej chwili ma 102 lata. Jeśli chodzi o długość wieku, to również i sprawność tych ludzi jest coraz większa a nie chcemy żeby te osoby odchodziły bo tym żeby się zwiększyła proporcja no to tak jak na zachodzie to by było wprowadzenie eutanazji co jest Całkowicie niezgodne z namawiam, moimi poglądami. Rozumiem, i z rozumiem, oczywiście, ale namawiam trochę w naszej publicystycznej dyskusji yy, do autokrytyki. Chodzi mi o to, że no, musi pani przyznać, że program, na przykład program 500, nie stał się programem prodemograficznym. Stał się oczywiście pro yy, materialnym yy, dla poszczególnych rodzin, ale absolutnie nie przełożył się na demografię. To znaczy, niestety nie przełożył się na demografię, natomiast dzieci jednak sporo się rodziło ja widzę w tej chwili, że zostało zahamowane to właściwie zmniejszanie okay. ja się liczby Rozumiem pani to rozumowania, czyli dzieci. że właśnie pozwoliło to, spowodowało to, że tak szybko nie. zwolnienie, tak, zwolnienie ta zmniejszania mhm. się liczby dzieci. Ale i tak się starzejemy, co tu Ale dużo niestety. mówić. Jak młodym ludziom też się siwe włosy pojawiają na głowie, to już zupełnie inna sprawa. Dobrze, kończymy w takim razie poranne pytania Radia Olsztyn. Naszym gościem była, była senator, a aktualna radna województwa zasiadająca w sejmiku w Województwa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Bogusława Orzechowska, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego dnia. To były poranne pytania Radia Olsztyn.